Cześć. Tym razem pokażę Ci, jak możesz zrobić efekt anime w Blenderze. To, co tutaj widzisz, to jest model 3D. Gdy wezmę sobie światło i będę nim przemieszczał, to zobaczysz, że dostajemy tutaj taką fajną linię oddzielającą cień od światła. I to możemy zrobić jednym nodem, który nazywa się Shader to RGB. Zaraz zobaczymy, o co z tym chodzi. Plus możemy to wykorzystać nie tylko do efektów anime, ale też do takich bardziej stylizowanych rzeczy jak tutaj. Widzisz, mamy tutaj kilka takich okręgów oznaczających rozchodzenie się światła, tak jak tutaj widzisz, plus dodatkowo dorzucone takie kropki w tło, żeby przyjemniej wyglądało. Wszystko jest całkowicie konfigurowalne i wszystko jest dosyć proste do zrobienia, nie wymaga jakiejś super zaawansowanej wiedzy. Więc pokażę Ci, jak to zrobić w Blenderze. Tą postać mam z dodatku Blender Kit u góry, wystarczy, że wpiszę sobie anime i pobierze mi się ta postać. Jeżeli nie wiesz, co to Blender Kit, to sprawdź link w opisie, tam wytłumaczyłem bardziej, o co z tym chodzi. No ale przechodząc już do naszego samego materiału. Teraz mamy ten taki standardowy materiał, Principled BSDF, plus podłączana do niego tekstura. Tylko że, tak jak widzisz, nie mamy tutaj żadnych cieni. Jak kliknę sobie na ten point light tutaj i będę przemieszczał, to widać, że działa to słońce, widać, że to oświetlenie się zmienia, ale no nie zmienia się tak fajnie, jak powinno się zmieniać w anime. I teraz zobaczmy, jak możemy to zrobić. Wejdźmy sobie z powrotem do naszego materiału i dodajmy tutaj noda, który się nazywa Shader to RGB, tutaj. I podłączmy go pomiędzy Material Output a Principled. I samo w sobie to nic nie zmienia, ale przekonwertowaliśmy teraz cały nasz shader, wszystko co się dzieje na powierzchni naszego obiektu, na sam kolor. Dzięki temu mogę sobie wrzucić tutaj na przykład kolor ramp i kontrolować to, jak to wszystko wygląda razem ze światłem. Ja na razie odłączę tutaj naszą główną teksturę, czyli po prostu odłączę to. I teraz będziemy mieli sam biały materiał, plus tutaj będziemy kontrolować to, jak wpływa nasze światło na ten obiekt. Czyli jeżeli przeciągnę tym suwakiem w prawo, to zobaczysz, że teraz kawałek obiektu jest biały, kawałek czarny. Jeżeli wezmę ten point light z prawej strony i wcisnę G, żeby go przemieścić, to widzisz, że nasz obiekt będzie dopasowywał się do tego, gdzie jest nasze światło. Tylko w anime zazwyczaj to przejście jest takie bardziej ostre, teraz jest takie gładziutkie. I to możemy bardzo łatwo zrobić, po prostu wchodząc tutaj w nasz color ramp i zmieniając tą opcję linear na constant. Dzięki temu teraz przesuwając prawym suwakiem będziemy mogli dopasować to, jak nasze światło się rozchodzi i będziemy mieli idealnie ostrą linię. Na razie nie wygląda to zbyt przyjemnie, po prostu mamy biały i czarny kolor, ale dzięki temu, że mamy coś takiego, będziemy mogli to wykorzystać jako maskę, która będzie mówiła, gdzie mamy oświetlony obiekt, a gdzie mamy ciemny obiekt. Więc wejdę teraz do naszej tekstury, wcisnę Ctrl Shift lewy przycisk myszy, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. Jeżeli teraz po wciśnięciu Ctrl Shift lewy przycisk myszy nic się nie stało, to wejdź w Edit, Preferences, Add-ons i tutaj wyszukaj Node, włącz dodatek Node Wrangler i zamknij to okno. Teraz po prostu podejrzeliśmy, jak wygląda ta tekstura. I tą teksturę będziemy mogli wykorzystać do stworzenia właśnie tego efektu. Tam, gdzie światło ma wpływać na ten obiekt, nasza przestrzeń powinna być jasna. Tam, gdzie ma nie wpływać, powinna być ciemna. I możemy to zrobić wchodząc tutaj w kolor i wybierając noda Hue Saturation Value. Jeżeli go wezmę i podłączę tutaj, to znowu nic się nie zmieniło, ale teraz zmieniając wartość value, możemy przyciemniać całość. I to przyciemnienie właśnie posłuży nam do, uwaga, przyciemnienia całości. Czyli weźmy teraz Ctrl Shift, prawy przycisk myszy z tego Hue Saturation, trzymam i przeciągam na kolor ramp. Dzięki temu dodaliśmy noda Mix. I teraz jeżeli troszkę zmienimy te podłączenia, to dostaniemy coś, co wygląda już naprawdę przyjemnie. Weźmy sobie to, co wychodzi z kolor i podłączmy do Factor, żeby wykorzystać to jako maskę. I teraz wciśnij Ctrl, prawy przycisk myszy, żeby odłączyć te oba, cyk, i podłącz jeden z nich, na przykład do wejścia A. Dzięki temu teraz ta tekstura, którą tutaj mamy, ta przyciemniona tekstura, wpływa nam tutaj, jest wyświetlana tutaj na naszych cieniach. Jeżeli to przyciemnie, to tutaj będzie również ciemniej. A jeżeli ja teraz wezmę to, co jest tutaj i bezpośrednio podłączę do B, to tutaj wyświetli się nasza główna tekstura, bez przyciemnienia. Dzięki czemu dostajemy taki efekt światła. Jeżeli teraz wezmę value i zwiększę to, to będziemy rozjaśniać cienie. Jeżeli wejdę w hue, to mogę na przykład zmienić odcień tego, co się tam dzieje w tych cieniach. Zostawmy na razie na takich domyślnych. I ewentualnie saturacja, mogę podbić kolory, albo sprawić, żeby były bardziej takie wyblakłe, ale to już zależy, co tobie jest bardziej potrzebne. No i to jest praktycznie cały ten efekt. Jeżeli wejdę teraz w point i zacznę przesuwać, to zobaczysz, że nasz obiekt ładnie reaguje ze światłem. Ten point dodałem sobie tutaj wciskając Shift A, przechodząc do Light i wybierając Point, ale możesz wybrać Sun, Spot albo Area. To działa na każde światło, jakie tylko dodasz do sceny.
No dobra, ale zauważmy, że gdy wpiszemy sobie w Google anime, to postacie wyglądają mniej więcej tak samo, mają podobny shading, podobne to rozłożenie cieni, ale mają też takie ciemniejsze kontury. Jak możemy zrobić takie ciemniejsze kontury w Blenderze? Wróć do naszego materiału, odsuń trochę Material Output i tutaj Shift A, wyszukaj Fresnel Node. Gdy wciśniesz teraz Ctrl Shift lewy przycisk myszy, zobaczysz coś takiego. No i na pierwszy rzut oka możesz pomyśleć, że nie o to chodzi. Ale zauważ, że tutaj, jak patrzymy pod dużym kątem, to mamy jasne i przechodzi to coraz bardziej w ciemne. Więc jeżeli dodamy tutaj teraz konwerter, Color Ramp podłączymy w to miejsce i odwrócimy to, czyli ta strzałeczka Flip Color Ramp, to będziemy mieli ciemne i rozchodzi się do białego. Jeżeli teraz znowu zmienię linear na constant i będziemy przesuwać tym suwakiem, to dostaniemy dokładnie ten efekt, o który nam chodzi. Mamy teraz podkreślone kontury. Tylko jak teraz to połączyć, bo tutaj mamy ten jeden efekt podkreślania konturów, a tutaj mamy resztę naszego shadera. Wciśnij sobie Ctrl Shift prawy przycisk myszy i połącz te dwa nody. Wyświetli się node Mix, tylko zmień teraz jego miksowanie z Mix na coś, co się nazywa Multiply, dzięki czemu przyciemnimy te przestrzenie dookoła. No i jeżeli teraz będziemy ciągać za faktor i zobaczysz, że robi się białe na środku, to po prostu weź jedno z tych podłączeń i podłącz do drugiego. Zmienimy po prostu kolejność tego i teraz nasz suwak faktor będzie nam mówił, jak bardzo czarne powinny być kontury, a tutaj nasz Fresnel będzie ustawiał, jak grube powinny być te kontury. No i tak właśnie możemy zrobić bardzo prosty i szybki shader anime do naszego projektu. Działa to na każdy model, działa z każdej strony, wszystko powinno być całkowicie interaktywne. Ale ten poradnik powstał nie tylko po to, żeby pokazać Ci, jak działa anime, tylko żeby pokazać Ci, o co chodzi z tym nodem Shader to RGB. Pamiętaj, że działa on tylko, przynajmniej w aktualnej wersji Blendera, w silniku Eevee. Jeżeli zmienimy na Cycles, to nie mamy tego efektu, więc wróć do Eevee i teraz powinno wszystko działać. Tylko tak jak mówiłem, możemy to wykorzystać nie tylko do takich zwykłych shaderów anime. Na przykład zrobić coś takiego, jak ostatnio zrobił Blender Studio, czyli sekcja Blendera zajmująca się właśnie tworzeniem animowanych filmów. Zrobili taki film, który nazywa się Wingit i tutaj właśnie posłużyli się takim bardzo płaskim, bardzo powiedzmy 2D oświetleniem, ale tak naprawdę wszystko, co tutaj widzisz, jest zrobione w 3D. Wszystkie pliczki tego projektu oczywiście możesz pobrać z ich strony, więc link zarzucam do opisu. Albo można pojechać jeszcze dalej, na przykład zrobić coś takiego. Czyli znowu tutaj mamy światło, które gdy przesuwamy, to wpływa na nasze obiekty. Tylko tak jak widzisz, mamy teraz tutaj dodatkowe kropki z tyłu i mamy kilka tych odcieni rozchodzącego się światła. Pokażę Ci, jak możemy zrobić te odcienie. To jest bardzo podobny setup do tego, co robiliśmy przed chwilą, tylko że tutaj w tym pierwszym color ramp, tak jak to robiliśmy na samym początku, mieliśmy tylko i wyłącznie dwa te suwaczki, ale jeżeli ustawimy sobie tak i klikniemy plusik, to dodamy kolejny ten suwaczek. Jeżeli ja tutaj teraz ustawię inny kolor, to będziemy mieli właśnie te przejścia kolorystyczne. Klikam plusik i dodaję kolejne przejścia. Oczywiście mogę tutaj dodać jaki chcę kolor, na przykład żeby to wszystko było na niebiesko, ale zamiast ręcznie dodawać do każdego z tych suwaków, możemy po prostu dodać sobie później nowy color ramp, tak jak ja to tutaj zrobiłem. Ten color ramp wygląda w ten sposób, a ten color ramp nic nie zmienia, tylko i wyłącznie odcień tego. To jest standardowy kolor ramp, tylko tutaj po prostu z czarnego wrzuciłem kolor niebieski. Dzięki temu pokolorowaliśmy wszystko, co było tutaj, na niebiesko i przepuściliśmy już dalej praktycznie tak samo, jak robiliśmy to wcześniej. Z tą różnicą, że w drugie wejście, tutaj w B, podłączyłem coś, co się nazywa Voronoi Texture. Możemy to teraz odtworzyć. Jeżeli ja to wszystko wywalę i wejdę sobie w Texture, tutaj wybiorę Voronoi, Ctrl Shift lewy przycisk myszy, to zobaczysz takie coś. I o to właśnie nam chodzi. Wejdźmy sobie tutaj w randomness, zmniejszmy to do zera, dzięki czemu dostaniemy bardzo ładnie, prosto ułożone te wszystkie elementy. Teraz wcisnę Ctrl T, żeby dodać te dwa dodatkowe nody, które posłużą mi do wyrównania tego wszystkiego. Czyli podłączmy sobie to window do vector, żeby teraz patrząc na nasze obiekty, ta tekstura była nakładana tylko i wyłącznie z naszych oczu, tak jakby. I wejdźmy sobie w scale i przeskalujmy to wszystko. Teraz tak jak widzisz, bardzo dziwnie to wygląda, jest to rozciągnięte, więc ja jeszcze sobie tutaj pomiędzy dodam nowy node, który się nazywa color ramp. Standardowo zmienię to na constant i tutaj będziemy mogli dopasowywać, jak wyglądają te kulki, żeby były one ostre. Tylko no, teraz te kulki nie są kulkami, tylko jajami. Dlatego mogę wejść sobie tutaj w scale i po prostu dopasować skalę. Coś takiego myślę, że wygląda ok.
Znowu wrócę tutaj i dopasuję sobie rozmiar tych kulek. I jeżeli teraz to po prostu zwyczajnie podłączę do naszego multiply, tak jak to robiliśmy wcześniej, to na to wszystko nałożymy nasze kulki. A dalej skalę możemy kontrolować w tym miejscu. I co, fajne? Ludzie z tym robią naprawdę niesamowicie fajne rzeczy. Możemy wziąć sobie obiekt 3D, dowolny obiekt 3D i jakby przekonwertować go, zrobić taką iluzję tego, że on jest w 2D. Dzięki czemu z odrobiną takiej kreatywności możesz osiągnąć mega, mega przyjemne rzeczy, takie jak widzisz na przykład teraz. Ludzie z tym mocno szaleją i mam nadzieję, że ty też z tym sobie zaszalejesz. Bo jeżeli lubisz taki styl, to to będzie praktycznie idealne do takiego wykorzystania. Plus może bardzo przyspieszyć robotę. Zamiast rysować każdą kolejną klatkę animacji w twojej animacji 2D od początku, możesz po prostu zrobić sobie model jakiejś postaci, nałożyć na nią ten shader i wszystko będzie działało praktycznie tak samo, tylko że dużo, dużo szybciej, bo oświetlenie będzie się samo na tym liczyło.